powstała książka Krzysztof Kisiel, mistrz. Dzisiaj będziemy o tej książce rozmawiać, ale spotykamy się w Blaszakarenie, w hali Chemika. Kiedy wchodzisz tutaj po tylu latach, jakie uczucia ci towarzyszą? No, duże emocje. To wspomnienia, ile tutaj się spędziło treningów, ile się spędziło meczy. Tylko ta cisza trochę jest dziwna, dlatego że teraz można sobie wyobrazić, jak 1000 ludzi tu potrafiło się zmieścić, stać na schodach, siedzieć przy barierkach, na boisku wręcz i dawać niesamowity doping. No właśnie, bo ta hala chyba wraz z każdym przybywającym kibicem rozszerzała się wtedy i wszystko działo się tak naprawdę, oprócz tego, że wy tutaj na hali, to na parkiecie, to jeszcze kibice gdzieś byli z wami. Ale nie będziemy o tym rozmawiać, bo spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o książce. Jaka była twoja reakcja, kiedy Michał Kublik zaproponował ci spotkanie, nagranie, rozmowę? Byłem zaskoczony. Po pierwsze byłem najpierw telefonem. A Michał mówi, na pewno coś, jakąś ma sprawę, chce jakąś szybki wywiadzik, coś tam do siebie nagrać, a on mówi, no mam trochę ciekawszą propozycję, co ty na to, nie? No, tak to nastała cisza w słuchawce, zastanawiam się, dlaczego ja, mówię, o co chodzi. No dobrze, Michał, spotkajmy się, porozmawiajmy. No, i tak zaczęliśmy rozmawiać, tak? Tych spotkań trochę było. Na zasadzie wspomnień. Tych wspomnień, no... Bardzo dużo było i bardzo takie na początku, szczególnie tych lat dziecinnych, tego okresu juniorskiego, były trochę zamazane, a Michał w ten sposób troszkę mi to odświeżył. Myślę, że też w ten sposób przybliżymy trochę życie moje, może jako sportowca, jak dochodziłem do pewnych rzeczy. To Michał był Kublik inicjatorem, pomysłodawcą i realizatorem całego tego projektu. Ja tylko użyłem trochę twarzy swojej do okładki i to, co pamiętałem. No, opowiedziałeś tak naprawdę całą historię płockiej piłki ręcznej, ale przy okazji też i polskiej, bo przecież to jest ze sobą nierozerwalne. Czy były jakieś takie rzeczy, tematy, których nie chciałeś poruszać w tej książce, bo ona jest taka bardzo na pierwszy rzut oka instruktażowa dla trenerów? Aż nabrałem powietrza. No, przy tym pytaniu, że czego nie chciałem powiedzieć, wiele rzeczy na pewno nie jest do publikacji, pewne rzeczy się zachowa dla siebie, dla zespołu. Jeżeli ktoś będzie chciał kiedyś to powiedzieć, mam nadzieję, że już ja już tego nie będę słyszał. To już wtedy mnie nie będzie dotyczyć, może tak... Nie będziemy tutaj może dywagować, bo było pewnych parę śmiesznych rzeczy, parę przykrych. Starałem się wspomnieć w książce, zresztą Michał tak zadawał pytania, to on kierunkował mnie na odpowiedzi. Ja sobie przypominałem, mamy wiele historii z naszej piłki ręcznej tu w Blaszaku, gdzie możemy sobie wspominać różne mecze, różne sytuacje, na przykład Mariusza tutaj siedzącego z wiaderkiem pod dachem, złamania nogi Artura Górala w tym miejscu, gdzie w tej chwili stoimy, i też wiele radości, wiele smutku poza boiskowymi. Nie widzimy tutaj szatni, tak? To było nasze serce, to było nasze centrum, można powiedzieć, dowodzenia. I to było tylko wasze, prawda? Mam tutaj na myśli drużynę, bo tak, to, co się działo tam, zostało ale, tam. Ale po meczach była tak zwana zawsze kolacja, gdzie nawet nasze żony, dziewczyny w prosty sposób przynosiły, czy kupowaliśmy, czy od sponsorzy nam finansowali, nie wiem, prosty chleb, kanapkę, potem i mogliśmy sobie posiedzieć, porozmawiać, spędzić razem czas również z rodziną. To takie były czasy, gdzie myśmy czuli się jak płocka rodzina, płocki szczypiorniak, który nierozerwalnie tworzy historię i zna się, tak? Rozmawialiśmy chwilę przed. Mówisz, że Płock jest bardzo mały i każde zdjęcie, które zajrzeliśmy do książki, a to jest ta osoba. A rzeczywiście, no to wy się znacie, my znamy się i to bardzo nawet dobrze. Czy na kilkudziesięciu stronach udało się opowiedzieć twoją przygodę, twoje życie, jeżeli chodzi o piłkę ręczną? Nie,
nie udało się. Jest to, my tak, moim zdaniem jest to naprawdę duży, duży skrót. Gdybyśmy musielibyśmy zaprosić jeszcze paru zawodników, którzy by nam pomogli odświeżyć, albo i mam nadzieję, że niektórzy moi koledzy, może Michał, to do ciebie. Jest, czy będzie ciąg dalszy? Jest szansa, ciąg dalszy. Możemy coś, możesz coś pozmienić z jakimś innym moim kolegą, przyjacielem, który ci opowie troszkę z innej perspektywy i trochę więcej może historii tej szczypiorniaka. Tutaj w Płocku w drużynie przeżyłeś wszystkie szczeble, można powiedzieć od pocybuta do milionera, parafrazując to hasło. Czy czujesz się mistrzem, tak jak mówi tytuł książki? Jak Michał mi zadał to pytanie, że będzie taki tytuł, ja mówię, no to jest twój pomysł, twoja realizacja. Miałem pewne wątpliwości, nie mówiłem mu tego, ale jak mi pokazał pierwsze okładki, mówi, zobacz, co osiągnąłeś. Mówi, jesteś trenerem, który jedyny można w Płocku, który zdobył dwa tytuły mistrza kraju, zdobyłeś wszystko w swoich kategoriach wiekowych, zdobyłeś tytuł, ja mówię, no, mówię, no dobrze, legenda, nie? Super, niech będzie, mam nadzieję, że to będzie dobry tytuł, że Mistrzostwo Polski kiedyś wróci do Płocka. A jak byś zachęcił tych, którzy nie kojarzą cię z parkietów, nie kojarzą cię ze świata piłki ręcznej, do tego, żeby sięgnęli po tą książkę, żeby poznali Krzysztofa Kisiela? Myślę, że dotyczy tutaj młodzieży, tak? Która, pokolenia, które się dużo, dużo później urodziło i wychowało. Dla nich, myślę, to rodzice, moi kibice, ja ich tak nazywam, bo tych młodych też, których uczyłem w szkole, też ich wychowywałem. Ja myślę, że to jest dobry przykład, którego nikt im więcej nie opowie, ja czy rodzice, co oni widzieli z zewnątrz boiska. Tam jest troszkę też rzeczy, których trwało, były w klubie, były w szatniach, były zakłady różnego typu, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe i zachęcam do przeczytania i zaznajomienia się z historią.